Ogólnopolskie zawody rankingowe w shortraku. Jest to impreza, którą organizujemy co roku jako jedni z takich kluczowych ośrodków w Polsce. Startują tam... Młodzi, zdolni zawodnicy. Część z nich osiągnęła już swój pewien poziom mistrzowski, natomiast w dużej mierze to są tacy kandydaci do poziomu mistrzowskiego, juniorzy od A do D. Więc od piątku do niedzieli będziemy mieli zawody na Toropolu przy ulicy Barlickiego 13. Wstęp jest wolny i bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. Najpierw są oczywiście na różnych dystansach biegi eliminacyjne, później gdzieś są rozgrywki finałowe. Dodatkiem w Opolu będzie też to, że ponieważ prowadzimy Złotą Łyżwę w pięciu szkołach i 400 dzieci uczymy jeździć na łyżwach. Będą oni mieli najlepsi z poszczególnych klas, będą mieli takie swoje zawody, jakby będące preludium do ogólnopolskich zawodów rankingowych i będą mogli rywalizować w łyżwach hokejowych na dystansach krótszych, choćby jednego okrążenia, tak żeby sprawdzić się, a jednocześnie móc zobaczyć, poczuć trochę atmosferę tych ogólnopolskich zawodów rankingowych, które są już zawodami w warstwie szybkim, gdzie jeżdżą na panczenach zawodnicy być może wziąć swoich rodziców i odwiedzić w weekend, żeby zobaczyć, jak można sobie radzić, i być może dołączyć do naszych sekcji, rywalizować i szkolić się w używiarstwie szybkim. Te zawody są taką. Małą Olimpiadą Młodzieży mają charakter sprawdzający dla kadr poszczególnych ośrodków przygotowawczych, takich jak Opole, Stoczniowiec Gdańsk, Juvenia Białystok, więc zawodnicy z różnych miast mierzą się ze sobą. To nie są zazwyczaj kadrowicze A, B, choć zdarzali się tacy, natomiast trzeba pamiętać, że część tych osób jest dzisiaj na kadrach, część nie spełnia kryterium wiekowego, bo to są zawodnicy do pewnego, do 18 roku życia. No i jest, wygląda, wygląda to tak, że są to oczywiście zawodnicy, którzy już za chwilę będą osiągać sukcesy, dostaną się do kadr, na razie są często na ich zapleczach i na pewno kilku takich zawodników widzimy. Część z tych zawodników jest teraz też na jeszcze tych igrzyskach europejskich i być może oni się rzeczywiście pojawią, aczkolwiek no mamy ostatnio dużo sukcesów w polskim shortracku na poziomie międzynarodowym i myślę, że to powinno tylko cieszyć, a sukcesy te mamy właśnie dzięki też takim organizacjom e, takich imprez jak ogólnopolskich zawodów rankingowych, bo tam właśnie wykuwają się talenty, które później mają przyjemność rywalizować dalej. Także można zobaczyć może nieobecnych obecnych mistrzów, ale tych, którzy za chwilę będą mistrzami na pewno. Jak zwykle 20 ponadosobowa ekipa będzie z Opola, tak, żeby reprezentować dumnie naszą Nasze miasto. Oczywiście nie mówię jeszcze o tej grupie, która ponad 100 dzieci będzie startować ze zajęć, z tych łyżwy, z tych, które robimy na co dzień. Prowadzimy te zajęcia w pięciu polskich szkołach i mamy nadzieję, że oni również będzie to dla nich świetna zabawa, ale też nauka.